Renata Głowacka, Świat na głowie. Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Frączek. Witam cię. Dzień dobry. Marimbista, perkusista, nauczyciel, laureat międzynarodowych konkursów i o nich powiemy. Ale mam taką propozycję, Jakub. Bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jak wygląda instrument, o którym ty mówisz, moja miłość to marimba. Czy wszyscy wiedzą, jak marimba wygląda? Więc proponuję... Zagrajmy utwór Feniks dla tych, którzy nie wiedzą, jaki to jest instrument. Instrument już przedstawiliśmy. Szczerze powiem, że bałam się powiedzieć, że to są duże cymbały, duże cymbałki, bo bałam się, że się obrazisz. Tak, wiele osób kojarzy właśnie marimbę, patrząc na marimbę, mówią, że to są duże cymbałki. Także no niestety to z cymbałami nie ma nic, żadnego związku, ale mało osób dalej kojarzy marimbę. Ona tak niewinnie wygląda, ona waży 100 kilogramów. Prawie 100 kilo dokładnie waży w całości marimba. Tak, ten metra. Instrument koncertowy, na którym ja gram. Ma 2,5 metra długości. Tak, 2,5 metra, waży właśnie prawie 100 kilo i składa się z 10 części. Taką koncertowa marimba pięciooktawowa, na której ja gram. Ma właśnie klawiatury na górze, składające się z drewnianych sztabek, w które uderzamy, a pod spodem są metalowe rezonatory. Jeszcze taka duża rama, żeby to się wszystko razem trzymało. Marimba przywędrowała do nas z Afryki. Dokładnie, przywędrowała do nas z Afryki. Jest to bardzo stary instrument. Na początku te dawne marimby to były takie, nawet było ustawione 5 sztabek tylko, takie malutkie instrumenciki, na których właśnie dawne ludy grały. I pod tymi drewnianymi sztabkami ustawiano sobie rezonatory z tykwy. Brano owoce tykwy, suszono i wtedy te owoce właśnie stanowiły taki rezonans, który wzmacniał brzmienie tych sztabek. A obecnie mamy już teraz takie metalowe rezonatory, co można było zauważyć na przykład na filmiku. Sztabki są drewniane. Czy to jest jakieś specjalne drewno? Tak, to jest specjalne drewno różane, importowane z Hondurasu. Tylko tam rośnie taki specjalny gatunek właśnie drzewa, który ma odpowiednią twardość, żeby dobrze brzmiało, bo to nie z każdego drzewa da się zrobić tak dobrze brzmiący instrument. Ile kosztuje marimba? O mniej więcej. Oj, różne są ceny takich instrumentów oczywiście, ale mogę powiedzieć, że kosztuje tyle, co dobry samochód. Nowy. No, to też nie rozjaśniłeś mi niczego. No ale ile marimba? 50, 100 tysięcy? No, nie mam pojęcia. Nie, wydaje mi się, że w tym przedziale gdzieś można się zmieścić na pewno. Dobrze. To na marimbie gra się pałeczkami. Masz ze sobą te pałeczki. Tak jest, mam pałeczki. I mnie bardzo intryguje sposób trzymania tych pałeczek. Pewnie. To może najpierw opiszę w ogóle, jak są zrobione te pałeczki. Może wezmę sobie jedną na początek. I pałeczki do marimby wyglądają w ten sposób i mają drewniane kijki,
Bardzo często są też zrobione te kijki z brzozy lub z ratanu. Ratan bardziej się wtedy wygina. I na górze tego kijeczka mamy taką główkę. Główka w zależności od tego... Jak makówkę. Tak. W zależności od tego, czy pałeczka jest twardsza, czy większa, główka może być zrobiona z gumy bądź z plastiku. I teraz na tą główkę, na końcu pałeczki, nawijamy włóczkę. Taką po prostu włóczkę, włóczkę? Taką po prostu włóczkę bądź mulinę. Oczywiście, że tutaj jest też mnóstwo rodzajów tych pałeczek. I w zależności od tego właśnie, czy mamy główkę gumową, czy plastikową, czy mamy włóczkę, czy mulinę, czy jest pałeczka nawinięta ciaśniej, czy luźniej, to wszystko wpływa na nasze brzmienie. I w zależności od tego, jakie mamy tutaj komponenty, wychodzi nam wtedy pałeczka na przykład, która ma ostrzejsze brzmienie, albo taka, która uderza bardziej miękko. Ale Kuba, robiąc to, bo ty podobno potrafisz to zrobić, tak, to się po prostu nawija? Tak, po prostu się nawija w ten sposób. Dookoła główki owijamy cały czas systematycznie włóczkę. Bardzo ważne jest, żeby liczyć owiki, bo wtedy muszą nam być symetryczne pałki, żeby brzmiały podobnie. I nawijamy w kółko sobie tutaj włóczkę i na końcu trzeba po prostu zszyć tą pałeczkę. No to jest takie małe rękodzieło. Ale teraz tak, wiesz co będziesz grał, wiesz jaki to jest utwór, potrzebne ci jest mocne uderzenie, więc bierzesz wełnę, tak? Tak, wtedy wybieram pałeczki na przykład, które są twardsze, przez co brzmienie jest też głośniejsze, jaśniejsze. Ale często. Jeśli grasz utwory o różnym natężeniu, to do każdego musisz mieć pałeczki? Zmieniasz je podczas koncertów? Bardzo często tak. Pałeczki jakby pomagają nam wydobyć taki dźwięk z instrumentu, który chcemy. Oczywiście mnóstwo rzeczy możemy wykonać naszym aparatem gry, ale pałeczki też nam bardzo w tym pomagają. Ale tak patrzę na te pałeczki, one są bardzo odpowiedzialne. To znaczy od nich dużo zależy. Tak. No, przez pałeczkę bezpośrednio wydobywamy dźwięk z marimby. Okej, iloma pałeczkami można grać na raz? Iloma można grać? No, wydaje mi się, że ty tutaj... grasz, to jest najczęstsze, 2x2, tak? Tak, najczęstszy jest taki uchwyt, że trzymamy dwie pałeczki w prawej ręce i dwie pałeczki w lewej ręce. I one się tutaj nam krzyżują i łapiemy sobie je w ten sposób. Jest kilka styli trzymania pałeczek, ale tutaj może nie będę wszystkich zdradzał, ale mniej więcej w ten sposób się to trzyma. I no właśnie, i wtedy możemy już zagrać jakieś akordy też. Jeżeli pianista gra na fortepianie, to ma tutaj, prawda, 10 palców, w związku z tym może kilka klawiszy nacisnąć na raz i zrobić z tego akord. A u nas właśnie pomagają nam w tym cztery pałeczki, dzięki temu możemy. No właśnie, technikę akord. Na pianinie ćwiczy się, podkładając palce, ćwicząc gamy, pasaże. A czy ucząc się gry na marimbie, ćwiczysz uchwyt pałeczek? Oczywiście, ćwiczę uchwyt pałeczek. Ćwiczę to, żeby każda pałeczka była niezależna. Żebym mógł sobie wybrać każdą pałeczkę i zagrać nią dokładnie wtedy, kiedy będę chciał. Czy grałeś już tak w takim układzie 3x3? Trzy pałeczki w prawej, trzy pałeczki. Zdarzają się takie utwory. Zdarzają się takie utwory. Wtedy się trzyma trzecią pałeczkę jeszcze tutaj po środku. I można zagrać wtedy sześcioma pałeczkami naraz nawet. Spotkałem się z takimi utworami, ale ja częściej wybieram jednak granie czterema pałeczkami. To temat pałeczek już uważam za zamknięty. A powiedz mi, czy ty chodzisz na jakieś takie zajęcia ruchowe, na balet? Bo marimbiści mają bardzo ładne ruchy. No ty się ładnie musisz ruszać do tego. Ćwiczysz to? Nie. No absolutnie ale nie przynajmniej ćwiczę kondycję tego. Fizyczną. Kondycję oczywiście trzeba ćwiczyć, ponieważ z racji tego, że marimba ma prawie 3 metry szerokości, to mamy dużo tego ruchu podczas gry, zwłaszcza jeżeli przeskakujemy z jednego rejestru na drugi, to czasami nawet mniejsze osoby muszą skakać tutaj i szybko się przemieszczać. No i na pewno jest to gdzieś tam wymagające kondycyjnie, dlatego jakieś takie ogólnorozwojowe ćwiczenia są wskazane, ale na pewno, jeżeli tutaj mówimy o jakiejś choreografii... No koncert to wysiłek. No na pewno. To jest to wysiłek, ale ucząc się grać na tym instrumencie, też nabieramy takiej techniki, żeby właśnie to nam nie sprawiało aż tak dużo wysiłku. I
No i właśnie, wprawiony marimbista już będzie w stanie zagrać później dłuższy koncert. No marimba, czy to jest pierwszy twój instrument? Czy ty sobie wymyśliłeś, że będziesz grał na marimbie? Czy ta historia twoja muzyczna idzie przez pianino? Już opowiadam. Ja zaczynałem na pianinie. Tak, zgadza się. No bo to podobny układ jest. Tak, dokładnie. Klawiatura jest, to jest odwzorowanie klawiatury fortepianowej. I to jest dokładnie ten sam układ. Zaczynałem na fortepianie. Później to była taka historia, że w czwartej klasie szkoły podstawowej w szatni znalazłem pałeczki do perkusji. I w tym momencie wymyśliłem, że muszę zostać perkusistą koniecznie. Zrobiłem straszny raban w domu. Powiedziałem, że nie ma takiej opcji, żebym dłużej grał na fortepianie, już tego nie chcę. I przepisałem się na perkusję. Oczywiście do dzisiaj uwielbiam fortepian i bardzo często też gram na nim sobie dla przyjemności. Ale wtedy właśnie zaczęła się moja przygoda z perkusją. I na początku, jak się kształcimy na perkusji, to zaczynamy od werbla. Na werblu uczymy się odbijać, uczymy się techniki i później stopniowo dochodzą kolejne instrumenty. Po werblu tam dochodzi później zestaw perkusyjny, taka perkusja, którą wszyscy kojarzą, taki zestaw rozrywkowy. I też instrumenty melodyczne. Właśnie pojawia się ksylofon, wibrafon, a później marimba. I marimbę spotkałem dopiero w drugim stopniu. W drugim stopniu szkoły muzycznej i no i od razu się zakochałem, po prostu poczułem to brzmienie i stwierdziłem, że to jest coś, czym chcę się zająć na poważnie. I no i tak zostało do dzisiaj. Do dzisiaj towarzyszy mi marimba. Często ją zabieram, gdzie tylko się da. Właśnie to jest mankament tego instrumentu, że jest taki duży i ciężki. To prawda. Dobrze, to że prawda. Jesteś wysokim facetem, to sobie radzisz. Ale ponieważ no, nie mogliśmy tu postawić marimby, bo nie ma na to miejsca, to myślę, że posłuchamy. Będzie to utwór One Stady Johna Psatasa. Thank you.
nie zmieścił się cały utwór, bo jest długi. Po całość odsyłamy na YouTube'a. Ale dla tych, którzy nie zauważyli, chciałabym powiedzieć, że to granie było bardzo skomplikowane. Bo oprócz marimby były junk percussion i była jeszcze taśma z nagraniem, czyli był podkład. Tak jest, tak jest. To był utwór nowozelandzkiego kompozytora Johna Psatasa. I bardzo ciekawa kompozycja, tak jak pani powiedziała, napisana na taśmę, czyli warstwę audio. Do tego wykonuje się na żywo partię marimby i jest też dopisana partia junk percussion. Junk percussion to są instrumenty śmieciowe. W skład takich garnki, instrumentów, miski. Właśnie, to są takie instrumenty, na przykład używamy garnków, używamy jakichś kawałków metalu złączonych ze sobą, które mają bardziej, mniej lub bardziej określone brzmienie. Tylko że kompozytor nie zostawił dowolności, on dokładnie opisał, co to ma być. Tak, tak, dokładnie. Napisał, że musi być na przykład jeden garnek, musi być potem wyższy garnek, niżej brzmiący garnek, musi być patelnia, także kompozytor naprawdę... No, dał się wszystko i napisał coś wspaniałego. Bardzo lubię. Grałeś ten utwór podczas Nocy Muzeum w Ogrodzie Botanicznym. Tak, tak, tak. Wykonywałem go wtedy w szklarni. Był koncert. I teraz powiedz mi, skoro te sztabki są drewniane, a jest duża wilgotność powietrza, to co, marimba przestaje grać? Nie przestaje grać, ale marimba bardzo nie lubi dużej wilgotności. Marimba lubi właśnie taką umiarkowaną wilgotność, czyli nie lubi właśnie, jak jest zbyt sucho, bo wtedy sztabki mogą popękać, lub gdyż jest zbyt wilgotno, też to nie jest dobrze i wtedy może się rozstroić nawet. I no i to już są większe. Zdarzyła ci się większe taka problemy. Sytuacja, że przestałeś grać i powiedziałeś przepraszam? Nie, nie, na szczęście. Nie. No tylko w mojej karierze raz występowałem właśnie w szklarni, kiedy była tak duża wilgotność, że momentami krople spadały z sufitu. I mi kapały bezpośrednio na instrument. Także to był taki jeden nietypowy koncert. Ale... A powiedz mi, czy jest dużo muzyki na marimbę? Jest z czego wybierać? Coraz więcej utworów się pisze na marimbę. Kompozytorzy coraz częściej sięgają po ten instrument w swoich kompozycjach. Aczkolwiek jest to cały czas nowy instrument. To nie jest tak popularny instrument jak fortepian czy skrzypce, że... Jest pełno literatury na to, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, coraz częściej się pojawia i też w orkiestrach, i w utworach kameralnych, i też solowych utworów mnóstwo jest pisanych na marimbę, także marimba powoli zaczyna się pojawiać w świecie muzycznym. No właśnie, żeby udowodnić, że marimba pasuje do różnych sytuacji muzycznych, to teraz chciałabym, żebyśmy posłuchali koncertu na marimbę i chór Jenny Koszyński. Zapraszam. Thank you.
Pamiętasz ten koncert? Oj, tak, pamiętam bardzo dobrze. Znakomite, znakomite wspomnienie. Bo tak się uśmiechałeś i patrząc na niego. Mały quizik. Co cię łączy z Ignacym Paderewskim, Leszkiem Możdżerem, Violettą Villas i Adą Sari? Prawdopodobnie mówimy tutaj o sali w samym sercu Nowego Jorku. No, o Carnegie Hall. Powiedz, jak to się stało, że ty, młody marimbista z Polski, wystąpiłeś na tak renomowanej scenie? Już mówię, jak cała ta historia wyglądała. Zawsze młodzi muzycy szukają jakiejś swojej ścieżki, kariery, chcą się rozwinąć. I bardzo często ludzie jeżdżą na konkursy muzyczne. U nas w środowisku to jest bardzo popularne. No i właśnie ja szukałem tych konkursów, jeździłem po świecie, byłem w Grecji, we Włoszech, w Niemczech. W Bułgarii zdałeś pierwsze miejsce na międzynarodowym konkursie, wziąłeś marimbę i przejechałeś 3200 kilometrów z nią. Tak, tak. To też była bardzo dobra historia, bo wjechaliśmy prawie na przełęcz transfogaraską z tą marimbą. Niestety nie udało nam się wtedy przejechać przez całą przełęcz, bo był śnieg na górze, ale kiedyś jeszcze to zrobię. Na pewno z marimbą na plecach. Ale wracając do Carnegie. No i właśnie, jeździłem po tych konkursach i w pewnym momencie wpadło mi takie marzenie do głowy, że chyba najlepszą rzeczą, która może mi się przydarzyć, jest właśnie wystąpienie na scenie w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Dla mnie to było zawsze niesamowite miejsce, do którego zawsze chciałem trafić i dla mnie to było jakimś tam wyznacznikiem, że jak tam zagram, to już będę czuł się znakomicie, będąc muzykiem. I w pewnym, kilka lat temu pojawił się taki konkurs w internecie, do którego trzeba było przesłać swoje nagranie i nagrodą było wystąpienie właśnie w Carnegie Hall. I pewnego dnia sprawdzam sobie pocztę mailową, patrzę, a tutaj dostałem odpowiedź, że wygrałem konkurs, dostałem pierwsze miejsce i lecę do Carnegie Hall. Pamiętam, że wtedy krzyczałem chyba przez 10 sekund, to na pewno. Także, no właśnie. Ale marimbę do samolotu to chyba nie da się zabrać, czy zabrałeś? Nie, marimbę pożyczyłem na miejscu od kolegi, z którym właśnie teraz gram w duecie, od Tomka Arnolda, który studiował w okolicy Nowego Jorku. I właśnie stamtąd przewieźliśmy już bezpośrednio do Nowego Jorku. Powiedziałeś, że marzyłeś o tym, że poczułbyś się znakomicie. Poczułeś się tak po koncercie? Poczułem się zdecydowanie. Ta sala jest niesamowita. Wygląda niesamowicie, brzmi przepięknie tam wszystko. Wszystko było na najwyższym możliwym poziomie. Byłem zachwycony tym koncertem. Ty musiałeś sobie radzić sam, bo podobno akustyk w tej sali to 10 tysięcy dolarów kosztuje. I musiałeś sobie sam wszystko zorganizować, sam przygotować. Tak, tak, tak. No, to jest zabawna anegdota właśnie, że musieliśmy tam, no nie mogliśmy sobie pozwolić jakby ze względów finansowych na akustyka stamtąd, w związku z tym musieliśmy wszystko samemu przywieźć, zamontować i... Słuchaj, Carnegie zaliczona. To co teraz? Jakie jest twoje marzenie? Bo widzę, że takie prawo przyciągania u ciebie działa. Mhm. Postanowiłeś, zrealizowałeś. To co, o czym teraz marzysz? O czym teraz marzę? Jakby ja teraz skupiłem się bardziej na tym, żeby się dzielić swoją wiedzą. I otworzyłem szkołę perkusyjną. Właśnie jeżdżąc po świecie spotykałem mnóstwo muzyków, od których się uczyłem. I teraz chciałbym się dzielić swoją wiedzą dalej. Chciałbym, że tak powiem, inne osoby zachęcać też do grania i uczyć właśnie tej całej perkusji, która jest według mnie czymś niesamowitym. I myślę, że to jest fantastyczny pomysł, bo to jest też szkoła na przykład dla takich ludzi jak ja. Bo mnie do szkoły muzycznej już do żadnej nikt nie przyjmie, prawda? A jeśli poczuję chęć grania, uczenia się na takich instrumentach, to właściwie nie było gdzie pójść. Mhm. A teraz mogę przyjść do ciebie, tak? Tak, tak. My prowadzimy zajęcia dla osób w każdym wieku. Mamy i osoby dorosłe, i najmłodsi perkusiści mają u nas 3 lata. Także takie małe osoby też już zaczynają stawiać pierwsze kroki na perkusji pod naszymi skrzydłami. I
I uczymy na wszystkich instrumentach perkusyjnych, które są dostępne, czyli uczymy właśnie na takim klasycznym zestawie rozrywkowym, uczymy na instrumentach klasycznych, takich jak marimba, ksylofon, wibrafon. Tak samo mamy etniczne bębny, mamy latynoamerykańskie przeszkadzajki. A te wszystkie instrumenty to są instrumenty, które przywiozłeś z różnych swoich podróży? Skąd je masz? Bardzo często te właśnie instrumenty mniejsze, takie drobne, przywoziłem z różnych podróży i zbierałem je też po świecie. I oczywiście też na nich też uczymy grać. W związku z tym właśnie wziąłem też kilka dzisiaj instrumentów, no, więc, to pokaż, więc mogę Państwu zaprezentować. Takie mniejsze mamy. Mamy na przykład taki instrument. To jest, jak może Państwo mogą skojarzyć, po prostu krowi dzwonek. To jest krowi dzwonek i normalnie krówki sobie chodzą z takim dzwonkiem zawieszonym na szyi, po to, żeby pasterz ich nie zgubił. No a my używamy takiego dzwonka właśnie do grania do perkusyjnych rytmów i brzmi on mniej więcej w ten sposób. Po prostu krowi dzwonek. Co jeszcze mogę Państwu pokazać? Mam tutaj takie kolejne instrumenty. Maracasy. Czyli maracasy, tak samo jak tutaj guiro, które zaraz pokażę, mogą być zrobione z tykwy. Te akurat mają syntetyczne główki i w środku właśnie jakiś groszek albo jakiś piasek. I proszę posłuchać, jak brzmią. A na czym polega technika gry na nich? Na tym, żeby jedna ręka grała co innego, a druga co innego? Mamy różne tutaj takie schematy rytmiczne. No bo wszyscy to kojarzymy z takimi prostymi ruchami, gdzie no one grają wtedy. Tak, tak. Zdecydowanie. Najprościej mówiąc, oczywiście nie ma tutaj jakiejś jednej techniki dobrej grania. To jest instrument bardzo luźny, który jest bardzo często używany właśnie przy takim graniu ulicznym na kubie. Ale z takich brzmień, które mogę pokazać, no to możemy wydobyć taki krótszy dźwięk. Albo taki dłuższy. I w kombinacji tych różnych dźwięków możemy złożyć sobie taki schemat. Jedna ręka. No i później wszystkie możliwe kombinacje. Tylko kreatywność nas tak naprawdę ogranicza tutaj. Mam jeszcze taki instrument, który mogę pokazać. On wygląda jak taki duży rewolwer. Można z niego strzelać na przykład. Ale tak już nie żartując. To jest guiro. Guiro pochodzi z Indii. I to jest właśnie konkretnie ten model jest zrobiony z owocu tykwy. Tak samo wspominałem o tykwach wtedy, że były robione te rezonatory pod marimbami. I tutaj właśnie w tym wysuszonym owocu tykwy są wycięte takie rowki. I to jest tak naprawdę taka tarka. Proszę posłuchać. I w ten sposób się gra na tym instrumencie. No i także tutaj wziąłem kilka takich najmniejszych instrumentów, ale oczywiście mamy całą masę innych instrumentów, na których na wszystkich gramy, na wszystkich uczymy. I właśnie chciałam zapytać o wyższość tych instrumentów nad innymi. Bo rodzice czasem zapominają, jak bardzo ważny jest rytm w życiu dziecka. I jak się zapisuje, dziecko chce grać na jakimś instrumencie, to najczęstszym instrumentem to jest pianino. Trudny instrument, rzadziej skrzypce i wiele innych też. Ale nikt nie pomyśli, że najprostszymi instrumentami, które mogą rozwinąć poczucie rytmu i muzycznie rozwinąć dziecko, są właśnie takie instrumenty perkusyjne. Jeśli się dziecku znudzi, to nie ma tragedii. Oczywiście, że nie. I mogę powiedzieć od razu, że te instrumenty też bardzo rzadko się nudzą dzieciom, bo mamy tutaj taką gamę instrumentów, że mogą wziąć sobie właśnie maracasy, cowbell, bongosy, czy jakieś guiro, jakieś przeszkadzajki, shakery. I na początek dla dzieci to jest znakomity start, bo to jest też troszkę właśnie zabawa z muzyką, takie umuzykalnianie. One automatycznie łapią ten rytm i dla dzieciaków to jest super sprawa, taka perkusja na początek. Wyciszamy się teraz lekko i zagramy preludium, suita angielska, a moll numer 2 Jana Sebastiana Bacha.
I pięknie wybrzmiało. Grasz tu z Tomaszem Arnoldem. Jesteście takimi przyjaciółmi od dziecka. Tak jest, tak jest. Z Tomkiem poznaliśmy się w szkole podstawowej. Chodziliśmy do tego samego nauczyciela od perkusji i razem chodziliśmy też do liceum. Później Tomek poleciał do Stanów na studia i teraz spotkaliśmy się ostatnio po latach i założyliśmy zespół. Założyliśmy duet perkusyjny właśnie. Właśnie ten duet perkusyjny nagra koncert dla Dworek TV i będzie go można u nas obejrzeć. Już niebawem. Już niebawem. I chciałam zapytać, co tam zagracie? Co tam zagramy? Ten koncert będzie inspirowany tańcem. Pokażemy Państwu utwory taneczne na przestrzeni epok. Będzie taniec renesansowy, barokowy, później będzie coś romantycznego, aż do współczesności. Także i to wszystko w aranżacji na instrumenty perkusyjne. Także już zapraszamy, proszę śledzić tutaj Dworek strony TV. Dworek TV. Mm-hmm. I, ja tylko przypomnę, że to będzie w ramach zakupu dzieł. Co ty lubisz robić oprócz grania na marimbie? Co ja lubię robić oprócz grania na marimbie? No moim takim drugim hobby, moim hobby po prostu odskocznią od muzyki jest motoryzacja. Bardzo lubię dułeczki samochodów. To od twojej narzeczonej wiem, że jak ciebie nie ma w domu, to albo grasz na marimbie, albo jesteś w garażu. Tak jest, tak jest. No, zajmuję się odrestaurowywaniem starych samochodów i to mnie cieszy. I teraz u ciebie na warsztacie, to akurat pasuje to sformułowanie, jest Zaporożec. Tak jest, tak jest. Jest Zaporożec, to jest, no, to jest bardzo ciekawy projekt, bo to jest samochód, który gdzieś tam wziąłem od wujka mojego. No i ten samochód był już skazany tak naprawdę na złomowanie, a ja stwierdziłem, że go odrestauruję i dam mu drugie życie. No i ten samochód to ma już przeznaczenie. Tak, też to wiem. Tak, tak, tak. Ma swoje przeznaczenie i no planowałem po prostu nim do ślubu jechać. To będzie na początku lipca. Możliwe, możliwe, że tak. Dobrze, ale wróćmy teraz do duetu Arnold Frączek. Wy przygotowujecie płytę. Postanowiliście, znowu powiem, na warsztat wziąć Chopina. Tak jest, tak jest. Bierzemy utwory Chopina i aranżujemy na instrumenty perkusyjne. Właśnie na marimbę, na wibrafon, ewentualnie dzwonki. I Tomek w tym momencie komponuje nam właśnie utwory pod tą płytę i będą tam zawarte fragmenty z różnych mazurków, z nokturnów, z etiud Chopina, także będzie można rozpoznać znane motywy. Będzie można rozpoznać. Na pewno będzie można rozpoznać. Mam nadzieję, że będzie można rozpoznać, tak. Nagraliście taki zwiastun, zapowiedź. A kiedy będzie płyta? Bo wiem, że z tego ma być płyta. Tego jeszcze nie mogę zdradzić. Tego jeszcze nie mogę zdradzić, ale... Ale myślicie o tym? Tak jest, tak jest. Myślimy o tym i jakby płyta już jest w przygotowaniu. Płyta będzie nosić tytuł Chopin Alter Ego. Tak jest. I mamy jeden utwór nagrany. To będzie jego absolutna premiera w Dworek TV. Tak, nagraliśmy taką zapowiedź właśnie tej naszej płyty i chciałbym właśnie też Państwu ją zaprezentować. To na zakończenie posłuchamy tego, a ja ci bardzo dziękuję.